krążyły wieści, że nie żyjesz. Co się stało? Nie, czekaj, to pewnie tajne. Nie było pytania, pewnie musiałbyś skłamać. Minęło już parę lat. Jestem Gianna Parassini, służby wewnętrzne Noverii. Pomogłeś mi zdemaskować zarządcę Anoleisa. Jeśli dobrze pamiętam, panno Parassini, jest mi pani winna piwo. Zgadza się. Usiądź. Co się sprowadza na Ilium? O ile możesz o tym rozmawiać? Nie mogę o tym rozmawiać. Nie obraź się, ale ostatnim razem Noveria współpracowała z wrogiem. A niech to. Twarda z ciebie sztuka. Zapomniałam o tym. Słuchaj, coś mi się przypomniało. Muszę iść. Porozmawiamy później. Nie zapomnij wypić piwa. Witaj. Wyglądasz na kogoś, kto potrzebuje sprzętu najwyższej jakości. Obejrzyj sobie towary. Na całym Ilium nie znajdziesz lepszego sprzętu dla techników i biotyków. Jakie towary sprzedajesz? Najnowsze ulepszenia biotyczne i modyfikacje do omnikluczy. Najwyższa jakość. Czasami dostaję nawet coś specjalnego. Oczywiście niczego nie obiecuję. Skąd mam wiedzieć, czy te rzeczy mi się przydadzą? Jesteś Asarii. Może twoje towary nie nadają się dla ludzi. Mam tylko najlepsze towary. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. To mi nic nie da, jeśli zginę z powodu awarii sprzętu. Słuchaj, wydaję tu za dużo kredytów, żeby coś miało się spieprzyć. Mogłabym ci udzielić specjalnej zniżki. Proszę, mały rabat. A kiedy dostanę specjalne towary, będziesz mógł rzucić okiem. Jakie specjalne towary masz na myśli? No wiesz, schematy, projekty, wszystko legalne, ale mogę nie mieć licencji na ich sprzedaż. Masz coś jeszcze? Może coś, czego nie ma na oficjalnej liście towarów? Coś by się znalazło. Bardzo nowoczesny projekt. Jeszcze nie jest dostępny na rynku. To dlatego, że jest jeszcze dopracowywany na Noverii i nie wolno go eksportować. Witaj, Hermio. Parassini! Wystawiłeś mnie, ale to jest Noveria, nie masz prawa mnie aresztować! Nie obchodzi mnie, czy pójdziesz siedzieć. Mam dosyć dowodów. Dostaniesz taką grzywnę, że wypadniesz z interesu. Czy jesteś upoważniona do skonfiskowania schematów, które ona próbuje sprzedać? Nie muszę. Hermia już dawno była podejrzana. Pozwoliliśmy jej zdobyć wadliwe urządzenie. Może ci co najwyżej wybuchnąć w twarz. Ja... Pójdę już sobie, muszę pomówić z moim prawnikiem. Lepiej się pośpiesz. Kiedy dostaniesz grzywnę, nie będzie cię na niego stać. To było dobre. Muszę wrzucić do akt kilka papierów. Przyjdź w wolnej chwili do mojego stolika. Już niedługo Hermia będzie bardzo biedną kobietą. Dzięki, Shepard. Uwielbiam przyszpilać Asarii. Są takie wyniosłe i wiecznie młode, ale przyłapane piszczą jak małe dziewczynki. Czy tym razem mogę z tobą naprawdę porozmawiać, czy znowu muszę odwalać twoją robotę? Daj spokój, Shepard. Nie miałeś z tego ani trochę frajdy? Ja pracuję u podstaw, a ty wpadasz i zmuszasz frajera, żeby gadał. Przynajmniej tym razem nie musiałam chodzić w sukience i wysokich obcasach. A w ogóle, jak trafiłaś na Noverię? Stypendium i konkurencyjny staż. Okazało się, że byłam przeciętna w kwestiach naukowych, ale potrafiłam wyniuchać każdy sekret. Jak ktoś dorasta w biedzie, a dookoła ma pełno bogatych dzieciaków, musi się nauczyć dobrze ukrywać. To pomaga w pracy tajniaka. Co cię teraz czeka? Badania. Ostatnio mieliśmy kilka ataków hakerów i chcę się upewnić, że pochodziły z zewnątrz. Dużo ludzi zainteresowało się nagle ciemną energią. Moi szefowie chcą wiedzieć, czy powinni się tym niepokoić. Zajmę się tym do czasu, aż znowu dostanę jakąś tajną robotę. Było mi bardzo miło, Gianno. Mnie również, Shepard. Do zobaczenia. A niech to szlak. To lepsze niż autograf. Uważaj na siebie, Shepard.